Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym odcinku na swoim kanale. Zmieniam dla Was troszeczkę treść nagrywania filmów z tego powodu, że dwa tygodnie temu w niedzielę miałem nieszczęśliwy wypadek i niestety połamałem się na swoim krosie. Wypadłem z trasy, uderzyłem w płot, złamałem sobie rękę z przemieszczeniem, dokładnie w barku. Do tego mam ponadrywane ścięgno oraz więzadła, także minimum 6 tygodni muszę być w ortezie i postanowiłem nagrywać troszeczkę dla Was inne filmy. Wcześniej nagrywałem bardzo dużo z drona. Jak wiecie, do nagrywania z drona potrzebne mi są dwie ręce. Niestety została mi teraz tylko przez jakiś czas tylko i wyłącznie jedna ręka, także zmieniam troszeczkę swój styl nagrywania filmów i będą to bardziej takie vlogi. Będę opowiadał w filmach, co się dzieje u mnie na gospodarstwie, co robię, jakimi maszynami pracuję. Także dzisiaj pierwszy dzień takich vlogów. Może wysiądę z ciągnika i powiem Wam coś więcej na temat dzisiejszych prac. Pozdrawiam. Tak więc będziemy dzisiaj zwalczać chwasty jednoliścienne w rzepaku ozimym. Mamy tutaj klasa Axiona 800 połączonego z opryskiwaczem Rau Wikon, belka o szerokości 33 metrów. Jest to nasz w sumie nowy nabytek, jest już u nas na gospodarstwie 2 sezony, ale dopiero pierwszy sezon nim pracujemy, z tego powodu, że jak go sprowadziliśmy, miał belkę 39 metrów, musieliśmy porobić kilka przeróbek, przerobiliśmy go teraz na 33 metry i od tego sezonu już u nas pracuje na gospodarstwie. Wcześniej pracowaliśmy również Rau, ale miał belkę 21 metrów i zbiornik 2700 litrów. Tutaj mamy beczkę 3600 litrów, do tego 400 litrów na czystą wodę. Axiona Wam chyba nie muszę przedstawiać, bo już było dosyć sporo filmików razem z Axionkiem. Także przejdźmy do rzeczy. Znajdujemy się na plantacji rzepaku ozimego. Jest to odmiana Artemis, siana 20 sierpnia, z tego co dobrze pamiętam, także w terminie, albo 21, już teraz nie chcę skłamać. Dzisiaj będziemy wykonywać zabiegi herbicydowe i dodatkowo dorzucamy do tego litr boru. Tak więc, jeżeli podobają Wam się takie filmiki, napiszcie w komentarzu, czy jest spoko, czy może bardziej mam się rozwijać, więcej opowiadać o maszynach, o roślinach, a postaram się to dla Was robić. Zachęcam również do subskrypcji kanału te osoby, które jeszcze tego nie robią. No i oczywiście do zostawiania łapek w górę. Także dzięki byczki, że byliście dzisiaj razem ze mną i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanko!